Siemanko, witajcie. Dzisiaj w końcu vlog z Waltry. Włożymy sobie gnojowicę pod kukurydzę, bo za chwilę już będzie pełna beczka. Teraz rzadkie w miarę, bo dopiero co zacząłem praktycznie z tego kanału, to szybko idzie też. Tam od jałówek już wybrane. Trochę wczoraj użyłem, trochę w sobotę wieczorem. Trochę też wcześniej. Dobra, full, jeszcze troszkę turbo niech pochodzi. Dobra. Bo wcześniej było mieszane, troszkę też wpuściliśmy tutaj rzadkiego, żeby towar nie był aż tak bardzo gęsty. Rzad się troszkę dalej nam też rozrzuca, po prostu rozlewa, no. W sumie dobrze, teraz dwa ciągniki, nie trzeba przypinać cały czas. Waltra się zapięło do beczki i się będzie nią wozić. Dobra, ciśniemy. Coś dorzucę może z transportu jeszcze. Dzisiaj mamy 13 kwietnia, godzina 12. Za chwilę się połączymy, już w drodze. Brakowało wam tego audio, bo mi bardzo. Tutaj dużo lepiej się słucha muzyki przez ten subwoofer. Tylko 40. Z pełną beczką nie ma co tutaj lecieć szybko. Ale i z pustą też 60 nie jeżdżę, tylko 50. Szkoda sprzętu, szkoda ośki po prostu. I opon przede wszystkim. Dzisiaj pada nam od rana. Może jakoś tak nie gwałtownie, tak stopniowo. Cały czas po prostu lekka mżawka, lekki deszczyk. No i dobrze, ziemia to nam stopniowo przyjmuje. Włożyć się da, jak widać. Nie zaprzestałem jeszcze, po prostu tak dużo widocznie nie dopadało. Ale chodzi o to, że przede wszystkim nam się nie wyciąga błoto tutaj na szosę, bo ja większość pól to mam, no wszystkie prawie pola. Mam, że muszę szosą jeździć, główną tutaj. I najgorzej właśnie jak się no błoto wyciąga na szosę. Nieraz ktoś może i podkablować. Różni ludzie tutaj jeżdżą. Ale jak na razie jest ok, wam powiem. Gorzej, że ma cały czas padać, podobno do soboty nawet. Dzisiaj mamy wtorek, a wywieźć trzeba, kurde. No za tydzień jeszcze niby nie będzie siewów, tak mi się wydaje. Za tydzień w poniedziałek mamy 19. Następny poniedziałek 26, dość prędzej, chyba po 26 będzie sianie. Coś takiego pewnie, 26 może łącznik się rozwali. Nie wiem, czy będziemy wszystko siać naraz, czy część w maju. To się okaże, wszystko wyjdzie w praniu.
robię tutaj, zobaczcie, po prawej tu śmieci nam zostawi na łące. Jakby nie było gdzie wyrzucić. Jak ładnie zawinięte, kurde, w reklamówkach. Kultura normalnie. Tutaj po prawej mamy to pole, gdzie siałem trawę, gdzie był film pod muzykę. No na razie, kurde, no nie widać, że wschodzi, ale to ile będzie? 2 tygodnie od siewu w czwartek. Mieliśmy zimno. Chociaż tak powoli. Coś tam może się wytykał, trzeba było wyjść zobaczyć, bo może za tydzień już będzie rządki znać, albo za dwa. Ale zimnica, kurde, dzisiaj 2 stopnie. Wczoraj było fajnie, cieplutko, 18 stopni. Dzisiaj mamy 2 stopnie teraz. Jutro, pojutrze tak samo chyba ma być. Ochłodzenie znowu. Myślę, że jakby było ciepło, to by już były opryski, ochrona, grzybówka, dokarmianie. Ale to pewnie gdzieś za tydzień będzie, no te okno pogodowe musi być, bo na razie tutaj ciężko. A już zboża się domagają tego powoli. Tutaj po prawej też moje pole, tu był chyba vlog zorki zimowej w zeszłym roku, ostatni. Kukurydza tutaj będzie na kiszonkę. Ale tutaj poszła gnojowica na jesieni. Ja tak właśnie podzieliłem, bo u mnie strasznie no, małe to są te kanały, one tam 2 miesiące i pełne. I tak gdzieś na 20 hektarów mi starczy, niecałe nawet. Czyli tak gdzieś pół na pół wyjdzie, pół na jesieni poszło i połowa pójdzie teraz, no tak gdzieś niecała. Składanka oczywiście od Morynoxa. No i tutaj mamy pole, działka jakaś nie mega duża. Weźmiemy na wylewkę, na pędzik. Ośka rozblokowana. No tutaj piaski, jak widzicie, 6. klasa. Ale kukurydza rośnie z powodzeniem. Oczywiście, żeby ładnie zacząć od drogi. Równiutko. Dobra. Trochę brakowało mi tego ciągnika, wam powiem. Dobra, możemy startować. Ja jeszcze przerzucę tylko na zakres. Połówka czwarta. Mamy 3,5 km na godzinę. Wcześniej już dzisiaj polałem 2,5 hektara i wyszło mi 5 beczek chyba, no to widzicie, 2 beczki na hektar, czyli 36 metrów sześciennych. No nie idzie ta dawka duża tej gnojowicy, tak jak mówię, nie mam dużych kanałów, nie mam zbiornika, to żeby troszkę na więcej starczyło, to tak właśnie troszkę szybciej leje. Tutaj zobaczcie, kamerę mamy, założyłem sobie przewodową, ładnie zasięgu nam nie traci, wszystko widać, co się leje z tyłu, ale ta kamera nie pasuje mi do fenda, do wyświetlacza. Te same jest przejście, też przejściówkę, bo tutaj się wpinamy w fędzie, byśmy mieli tutaj widok z kamery, ale jakoś, kurde, nie pasuje ta kamera. Kupiłem właśnie lepszą, żeby pasowała, ale coś tam jej nie pasuje. Tutaj dobra sprawa, kurde, ta wycieraczka po prawej stronie. Szkoda, że wszędzie tego nie ma, tak jak teraz pada. Tutaj zobaczcie, jaka widoczność, a jaka tutaj.
tak ogólnie planuję, nie wiem jak to będzie z czasem i z pogodą, ale planuję przykryć tą gnojowicę po wywiezieniu. Płyciutko przejść, tylko aby wymieszać. Nie tam ryć jakoś głęboko, tylko aby to przykryć, żeby ziemi nie przesuszać. I tak ona się troszkę przesuszy, no ale z wierzchu. Nie wiem, nigdy tak nie robiliśmy, zawsze czekaliśmy z gnojowicą, tam dwa tygodnie nieraz leżała, tydzień, ale no były te straty, kurde, najbardziej w azocie straty. Tam połowa to szła w powietrze, a tak jak teraz by to przykrył, tyle że co za tym idzie, no przesuszenie ziemi. Ale teraz mamy dużo wilgoci tej wiosny. Myślę, że można by było tak zrobić, zobaczymy jak tam z czasem będzie właśnie. Teraz można w sumie by było tatę wysłać fendem, jakby umiał. No ale to kurde było to, tak jak teraz pada deszcz. Jeszcze gnojowica, woda. To kurde strasznie by się obklejało. I ogólnie to fendem mi się, znaczy Valtrum mi się też w sumie dobrze pracuje, tak jak teraz się przesiadłem. Niewiele gorzej, tylko że no do transportu to jest jednak wygoda te wario, tak jak teraz właśnie w tej pracy takiej bardziej transportowej jak włożenie gnojowicy. Tam to tak, tylko gaz, tylko przerzucamy na górną skrzynię i gaz w pole na dolną skrzynię. A tutaj to cały czas, kurde, połówki, zakresy. Ale tak ogólnie w samej jeździe, no to nie powiem. Baltą też się przyjemnie pracuje. Ale jest duży minus, bo muszę ręcznie tutaj sterować ośką. A w pędzie mam ten sterownik do ośki. Sterownik do zaworu hydraulicznego. I mi tam właśnie samo, tylko tutaj wam pokazywałem to kiedyś. Ustawiam, że przy tylu i tylu ma mi się ośka blokować przy cofaniu. I sama się blokuje. Tutaj trzeba, kurde, pamiętać cały czas o tym. O, to i teraz to rozblokuje. Dobra, tutaj już rozłączymy wąwóz, zaraz zamykam, żeby darmo pompa nie pracowała. Tam zostawię sobie na przejście, na cofnięcie takie. A, i duży minus to jest, że tutaj mam ograniczoną zwrotność, bo mam tutaj bardziej schowany zaczep kulowy. W sumie nie, tam mi się skończyła gnojowica. Dobra, to przejdziemy odtąd. Tyle, że zostawię tam jakieś przejście na zawrócenie, żeby po gnojowicy nie jeździć. Tutaj cały czas właśnie trzeba o tym myśleć, żeby nie jeździć po gnojowicy, bo no wszystko się wyciąga na tą szosę łomżyńską. Dobra, chyba będzie git. Jak tu na raz zajmie później? O, zajmie, mogę nawet tu na zakład troszkę pójść. No pada, trzeba włożyć, ale kurde, jutro i pojutrze, tak jak mówiłem, ma padać. To może być jeszcze gorzej, jak dopada. Dzisiaj sobie będę włożył jeszcze trochę, choć ubiorę. Za tydzień też będzie czas. Będą opryski pewnie, ale to tam dzień, w dzień ogarnę na spokojnie. Tutaj chyba tylko jeszcze jedna beczka, bo tam się skończyło. No, jedna beczka tutaj wystarczy. A jeśli zostanie, to tam też będę miał dalej pole, to tam też się poleje. I w końcu z vlog z Walter już mnie nie będziecie męczyć, że nudno. Bo cały czas fenda. Chcemy Valtra, a w zeszłym roku, kurde, jak orałem Valtru, a kupiliśmy fenda, to każdy się pytał, czemu nie fendem, no. Ale to taka kolej rzeczy. Jest vlog z tego ciągnika, to będzie, czemu nie zabrałeś tamtego, no bo tak mi pasuje, kurde, w tamten jest w czymś innym, tamten jest w siewniku do trawy.
co pasuje, to mi to podpinam po prostu. A nie, ja będę podpinał maszyny, które wy uważacie, że powinny przy tym ciągniku pracować, to ja podpinam. Jak mi pasuje, tak podpinam. Telefon dzwoni? Nie, reklama. Troszkę się brudzi teraz ciągnik, no ale i tak pójdzie do mycia po gnojowicy. Jak tam idzie? To jest właśnie plus tej wylewki, ona jest nisko usadzona, ta szerokokątna, że dzisiaj duży wiatr mamy, chyba 20 km na godzinę, tam patrzyłem na pogodzie. O, tutaj troszkę widać, że zwietrza, ale linię trzyma, to jest plus tej wylewki. Ona nie leje daleko, ale jak jest wiatr, to nam nic prawie nie zwietrza, troszkę może tam. Ale da się wodzić, kurde, da się lać na spokojnie. Valtra pójdzie w agregat, pewnie będę przykrywał. Valtra pójdzie w agregat przy już tej uprawie głównej pod siew kukurydzy. Czyli no będzie miała co robić, a nie tam, że kurde stoi ten, że będzie stał ten ciągnik. Nim też się będzie robić, nim się tak źle nie robi, wam powiem też. Wiadomo, że fendem lepiej, ale tym no niewiele też gorzej, wam powiem. Tak jak w samej pracy, to nie gorzej. Najgorzej właśnie w transporcie. Bardzo sztywny jest ten ciągnik, wam powiem. Dobre ma rozmieszczenie masy. Ogólnie jest duży, cięższy od fenda. I tak jakoś, no bardziej nim, tak nie wiem, bardziej się trzyma trasy. Niech tam wszystko tam wypsiuka. No tak jak teraz to widzę, czy jeszcze leci, czy nie. Dobra, będziemy czekać. Wyjadę z pola, to zamknę. A już widzę, że wszystko wyleciało. Dobra, przerzucę tu na ramię. I ciśniemy dalej. Nie wiem, tam w sumie ze 3 dni, 4 i będzie pewnie wywieziony. Sporo na trawy poszło w tym roku na wiosnę gnojowicy. W sumie kukurydzy będzie gdzieś około 50 hektarów, w tym gdzieś ponad 10 na ziarno. Gdzieś około 20 myślę polać tą gnojowicą, jak starszy. Może gdzieś 18 hektarów. Ale dużo poszło też po żniwach gnojowicy. Na polach, gdzie będzie teraz kukurydza, więc... Przynajmniej ziemia się tak nie zakwasza, jakby lał i na jesieni, i na wiosnę. O. No dobra, to tyle w tym vlogu z Valterki. Dzięki za oglądanie. Następny vlog, kurde, nie wiem z czego będzie, może już z siewu kukurydzy. Z przykrywania nie wiem, czy będzie to nagrywać. Czy będzie jak wena, czy będzie o czym rozmawiać, no zobaczę. Nie, to może z nawozów coś, z mocznika pod kukurydzę się nagra. Sól już poszła tydzień temu. Dobra, bez przedłużania już. Na razie, cześć, trzymajcie się.